Witajcie kochani, Dawid Piątkowski. Ewa Malik, słuchajcie, w Mental Furze siedzę, to jest najbardziej uduchowiony samochód chyba świata, nie? Kochani, zapraszamy Was w niedzielę 13 września, godzina 20 z hotelu Marriott. Będziemy nadawać specjalny Giga Live rozwoju duchowego. Będziemy mówić o tym, jak potężną wiedzą jest rozwój duchowy, jaki to ma impact na każdą, ale to każdą dziedzinę życia. Bo ja, Ewa, wiem doskonale, że gdybym się nie rozwijał duchowo, to w żadnej dziedzinie życia nie byłbym ani szczęśliwy, ani ogarnięty, ani by się nie dało osiągać sukcesów, ani zdrowie by nie dopisywało. No po prostu nic. Tutaj Romanek nas wita. Cześć Roman. Buziaczki ci wysyłam. I teraz z takich pierwszych rzeczy, która mi się nasuwa z rozwoju duchowego, to jest to, że jaki ja jestem obecnie szczęśliwy. Na przykład to, że jest kolejki, ty się nie wkurzasz, nie? Bo normalnie ludzie to już by tu klnęli w ogóle, co za pip, co za kibel. A ty sobie jedziesz, nie? No i taka prawda. I teraz ile jest takich obszarów w życiu, że normalnie by człowiek frikował, przejmował się, czy to opinią innych, i tu możemy wyjść w ogóle do tego motywu z przejmowaniem się opinią innych. Ile razy to jest tak, że rodzice zniechęcają do czegoś, że partner zniechęca, że boimy się wyjść do neta, dzielić się swoimi pasjami, bo ktoś coś powie, bo ktoś coś powiedział, bo i tych bo sobie tworzymy tysiące. Ja pójdę wiesz co, o krok dalej, że nam się wydaje, że oni sobie pomyślą, to jest w ogóle najlepsze, nie? Że no. Nie to, że ktoś cię zhejtował, tylko ty wiesz na bank, że cię zhejtują. Tak. Nawet jak cię nie zhejtują, to ty wiesz, że jak coś tam zrobisz, to i tak cię zhejtują i dlatego nie robisz. To jest taka świetna wymówka, nie? Bo wymów koza to jest dla mnie też taki motyw, który ja miałam, taka choroba dla ludzi totalnie nieświadomych. Że zawsze sobie coś wymyślimy, nie? Jakąś wymówkę, żeby nie robić, nie działać. Że jestem za brzydki, nie nadaję się, dokładnie. Nie umiem. I teraz hit jest taki, że ludzie, przykład sportowy, chodzą na szkolenia, uczą się, doskonalą. To z Mironem teraz, jak wiesz, robimy ten projekt. On mi właśnie opowiadał, że wiele osób z nim chodziło na różne szkolenia. Nikt z tą wiedzą nic nie robi. Boją się wejść do, wiesz, do sieci, no. Dzielić się tą wiedzą, bo uważają, że nie są gotowi. Ty, ale dobrze wiesz... wyglądamy tutaj, ci powiem. Słuchajcie, naprawdę to dobrze wygląda w tej furze. To jest jakaś magia. No jak się ma dobry vibe, to wszystko jest dobrze. Tak, no. Tak. No. Ale i teraz ile ludzi jest, co ma już pomysł na siebie, chcą, wiedzą gdzieś tam w sercu, co by chcieli robić, nie? Ale zablokowani. I teraz ja gdybym nie przeorał rozwoju duchowego na maksa, nie byłbym trenerem mentalnym, a od tego się zaczęła u mnie cała karuzela, że zacząłem się dzielić tą wiedzą rozwojową, bo dzięki temu książki napisane, Food Training Center powstało, projekty jak Life Mastery, podróże, poznaliśmy się, tak, ludzi bo... Ludzi w ogóle przyciągasz niesamowitych, nie? Jak wchodzisz na ten wyższy vibe, to jest fajne. Wspaniałych ludzi się zaczyna poznać, to tak, można mnożyć i mnożyć te plusy, ale ja przede wszystkim nie zacząłbym żyć życiem swoich marzeń, czyli bałbym się być sobą, czyli być tym, co tam, wiesz, w tym moim sercu grało. I teraz, gdybym miał sobie wyobrazić, że moje życie by było takie, jak było wcześniej, czyli bez taki realizacji... To, czyli, no, czyli chlanie, co tydzień imprezy, w tamtym jeszcze okresie moim pięknym to było ćpanie i to na potęgę. Ale to jest jak masz hajs, to tak jest spoko. No wiesz, nie trzeba mieć wcale dużo, bo po prostu wszystkie ciczki na to wydajesz, nie? Możesz nie mieć co jeść, ale takie rzeczy się robi. Teraz jak ja sobie pomyślę, jak tamto moje życie wyglądało i sobie przyrównam do tego, jak to teraz wygląda, to nie jest, że to jest duża różnica, tylko to jest, wiesz, kosmos, nie? Przepaść. I teraz fajne jest to, że jak mamy coraz więcej wiedzy, to zamiast iść na głupią imprezę, to na przykład chcę, nie wiem, skoczyć z samolotu. Zamiast pić co tydzień, to teraz jest na przykład projekt Forma Życia. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że ja mogę ze swojego życia zrobić taką fajną grę, doświadczać różnych jego smaków, bo ja wtedy po prostu nie widziałem, że tak się da. Ale ty już powiedziałeś tak fest daleko. Fest, bo ty już mówisz o realizacji i tego, co się dzieje w momencie, kiedy już masz ten rozwój no, ogarnięty de facto, już jesteś na odwadze, bo dla mnie największym przeskokiem było to, że nie wiem, na pewno też tak macie, że wstajesz rano i mówisz, o kurde, i nic ci się nie chce, i już masz
na dzień dobry, że tak powiem, źle, pod górkę, wszystko, bo widzisz swoje odbicie. Negatywne myśli. W przypadku dupeczek to wiadomo, że make-up nie wychodzi, wszystko źle, włosy się nie układają, nie masz co na siebie włożyć, nie wiem, wiecznie jakieś tam do siebie pretensje o to, jak wyglądasz, nie chce ci się robić śniadania, wiesz, że powinieneś zjeść z rana śniadanie i te wszystkie problemy po prostu, że jeszcze nie minęła godzina, nie wiem, 12, albo nawet jak staniesz później, się wyśpisz, nie, to jest w ogóle klasyk, to wstajesz wyspany, ja tak wiem, wstałam wyspana o 12 i od razu mam wyrzuty sumienia, że przespałam pół dnia. Wyrzuty sumienia na dzień dobry, w domu, nie? Ileż można spać? I to jest właśnie niesamowite, że ten rozwój to nie jest dla mnie na początku przenoszenie gór, tylko najważniejsze jest to, że w tej codzienności te przestaniesz bagno. Czuć się jak taka mróweczka w kieracie, tylko no tego wszystkich tych problemów nie ma, one znikają. Ja wiem, że to jest trochę ciężko sobie wyobrazić, bo dla mnie też to było śmieszne na początku, jak się z tym gdzieś tam zderzyłam, że tych problemów nie ma, nie? Jeszcze jak z tobą rozmawiałam na samym początku, kilka temu się poznaliśmy i mówię, że w ogóle nie ma tego problemu, czym ty się przejmujesz? Jezus Maria, chłopie, dla mnie to jest po prostu przerażająca sprawa, tam nie wiem, jakieś tam swoje wyssane z palca głupoty. Kompleksozy i w ogóle, o Boże, to byśmy dojechali. Ale faktycznie, chyba do Niemiec. To był kluczowy, faktycznie z najważniejszych tych motywów jest to przejście między boję się, co powiedzą inni, tak, no. Czy mi się uda, czyli tak. te całe no, niższe poziomy świadomości taka patrząc do Hopkinsa. Tyranizacja siebie, nie? Najzabawniejsze jest to, co powiedziałaś, to samobinianie, tak. Wstyd. Wymagasz od siebie po prostu jak Bruce Lee? A nie jesteś w stanie nic zrobić, nie? Rano wstać z łóżka, masz problem, wieczne wymówki, ze wszystkim jest... A czy generalnie, to nie jest tak, że ja na przykład przed tym, jak sobie ogarnąłem ten rozwój, to ja nie działałam. Nie, ja byłam na mega wibracji zapieprzania, ja ruszałam tyłek, ja trenowałam bardzo dużo, ale to było wszystko takim obciążeniem, że ja po prostu, ja siebie męczyłam. Walka z życiem, walka z przeciwnościami, a nie płynięcie przez życie i flow na każdym obszarze. I to jest niesamowite, że jak wzrastamy, to zaczynamy rozumieć, i mi tutaj bardzo pomógł David Hawkins, że jedną i tą samą czynność możemy robić z poziomu radości, z poziomu odwagi, z poziomu rozumu, z poziomu strachu, z poziomu braku działania, czyli wstydu, obwiniania siebie, depresji. Masz tą multikulti decyzyjność i czujesz, że to jest twoje życie i ty za nie jak gdyby sobie odpowiadasz, a nie, że ono się odbywa, dzieje i ty nie masz wpływu, nie? Tak, i teraz nagle jest takie ogromne przebudzenie, że kurczę, to ja mogę decydować, jakie mieć stany emocjonalne, robiąc obojętnie co. Czyli ja mogę być radością w każdym obszarze życia, ja mogę być depresją. I teraz ja mam władzę nad własnymi emocjami. I teraz dla mnie to były dwa właśnie najważniejsze odkrycia, że myśli się same myślą i że mogę kontrolować swoje emocje. I dla większości ludzi to jest abstrakcja, a przecież ile jest takich sytuacji, gdzie sami się zmieniamy pod wpływem doświadczeń. Przecież ty nie jesteś tą samą Ewą, jak miałaś 7 lat, 12, 15, 20, 25, 30, no jesteś zupełnie inna. I teraz, znaczy i teraz... nie, jak byłam 7 lat, byłam fajna, ale potem generalnie, wiecie, społeczeństwo gdzieś tam nieświadomie jakimiś tam różnymi wytycznymi, jakimiś ramami nakreślonymi, gdzieś nas tam bardzo mocno dokreśla i niekoniecznie w pozytywny sposób, nie? Ale że nas tego w szkole nigdzie nie uczą, jakiś tam podstaw socjologii, psychologii i my tak naprawdę funkcjonujemy w świecie, my jesteśmy puszczeni na głęboką wodę. Nie znając siebie totalnie na przykład, wchodzimy w związki, nie? I się rozpieprzamy nawzajem z partnerami, gdzie wyobraźcie sobie, no jest dziewczyna, która ma ultra kompleksy, i w to chodzi chłop, który ma mega pewność siebie i on jej za każdym razem, załóżmy, ciśnie non-stop na jej wygląd, ogarnie się jej w ogóle, a ona się czuje tak naprawdę już na dzień dobry przegrana z nim. Z jednej strony fajnie, że ma takiego chłopa przystojny, na przykład tu ten, ale tu w stresie, że on ją zdradza i w ogóle. No to w ogóle można opowiadać masę takich historii, ale ja myślę właśnie, że kluczowe w tym wszystkim u mnie na przykład było to, że dzięki duchowości, dzięki rozwojowi osobistemu ja mogłam siebie dużo bardziej poznać. I te pozytywne strony, które są na przykład z natury fajne, dobre. Uświadomienie sobie, że one w ogóle są, tak, że są negatywne, są pozytywne. Dokładnie. I wiemy nad czym pracować, tak, co trzeba ogarnąć. Tak, tak. I też podjęcie decyzji, bo wiecie, jak wchodziłam, ja na przykład sobie wchodziłam w ten rozwój, to ja nie wiem, czy tak miałeś, że ja chciałam od razu wszystko na początku zmienić, nie? I to mnie tak rozwaliło, że był give up po jakimś roku. Ale ja ci powiem, jak ja to miałem. Ja miałem coś takiego, że
dobra, odkręciłem się tu, na przykład odkręciłem się, że jestem już szczęśliwy sam ze sobą, a nagle się okazuje, że jest sfera biznesu, nagle się okazuje, że jest sfera tu, że jest sfera relacji. Ja sobie tak w pewnym momencie mówię, ja pierdziel, i teraz ja muszę w każdej dziedzinie życia, co do joty, normalnie się odkręcać. No. I tych aspektów jest 100 tysięcy, bo czym innym jest stłuczka, czym innym jest, jak zatrzymuje cię policjant, czym innym jest, jak mama ci ciśnie, czym innym jest, jak tata ci ciśnie. Albo niezadowolony partner. To są wszystko pojedyncze obszary w życiu, gdzie nagle jest taki ogrom, że ja pierdzielę, ile ja mam rzeczy do odkręcenia, nie? No. I teraz dobrą i pozytywną wiedzą jest to, że czasami jak odkręcisz jedną dużą rzecz, to ona ma impact na wiele małych. Tak jest. I teraz tutaj możecie, kochani, napisać, jaka wiedza sprawiła, że dużo elementów wam się odkręciło. I teraz, to jest bardzo indywidualne. Bo każdy ma to... Ty wspominałeś o Davidzie Hawkinsie i mapie świadomości. To mi bardzo ułatwiło zabawę. W moim przypadku na przykład nie od razu, ale to jest na dzień dzisiejszy numero uno po prostu. Eckhart Tolle i jego cała twórczość. Takie mówiliśmy. Tu i teraz? No. Tak, w ogóle to tu i teraz. Zresztą pierwszy rozdział w mojej książce... Oddychaj, Chloe, kochaj, bądź, tak. Jest u mnie na stronie. Także... nie, no generalnie jak ja gdzieś tam zrozumiałam, ale nie tylko w teorii, już w praktyce poczułam to, wiesz, co się dzieje, kiedy rzeczywiście ja jestem cały czas w tej przeszłości, że ja albo w strachu siedzę, w oczekiwaniach względem tego jutra, albo siedzę w tym, bo to było, bo żal, tam to było i to, i czemu, wiesz, tak miało być, dokładnie. La, la, la. Więc jak ja sobie odkryłam, że w ogóle jest takie coś, jak tu i teraz, jak ten moment, ta chwila i delektowanie się, to u mnie życie nabrało innych kolorów, tak szczerze mówiąc. I takie sprawy jak stres, trema na zawodach na przykład, no bo ja tam sobie zawodowo tańczę, jak ktoś mnie nie zna, to tak. I oceniają mnie w ogóle ludzie i mój sport w ogóle jest taki trochę bezlitosny, bo oni mnie oceniają na wygląd, seks appeal, samopoczucie, trzeba się sprzedawać dobrze na to 6 rano, o 12 w nocy, bo to mnie trwają cały Boży dzień, zresztą byłeś, doświadczyłeś. No, nie jedno miejsce na świecie, no. Tak, więc generalnie, że tak powiem, no cóż, dla mnie to tu i teraz, to mi to w tańcu pozamiatało wszystko, bo ja przestałam na przykład tańcząc się fiksować tym, że gdzieś tam przed tym jakiś moment spierdzieliłam, albo gdzieś tam jeszcze mam 5 sekund do zatańczenia, czy tam 4 tańce, już jestem mega zmęczona. I cały czas w przyszłości, tak. Albo w przyszłości, że coś poszło nie tak. I to jest na dzień dzisiejszy dla mnie jak gdyby furtka do rozwoju, to ogarnięcie tu i teraz, ono od razu pokazuje jak gdyby moc tego, jak zaczynasz ogarniać swój umysł w siebie, jaki może być niesamowicie pozytywny influence od razu na całego ciebie, ja bym powiedziała, we wszystkich aspektach. I to jest hit, że jest taka wiedza, którą jak się zrozumie i zastosuje, tak, od razu się całe życie zmienia. Mhm. I to przechodzi na wszystkie obszary. I teraz ja wiem, jak dobrze ja się teraz czuję, jeżeli byśmy na przykład przeszli teraz na temat zdrowia psychicznego, generalnie dobrego samopoczucia. Sylwet. Odkąd... No to jest inny wymiar, to jest inny wymiar. Nie widać, bo siedzimy. To jest inny wymiar, ale ja wiem, odkąd mam mniej stresów, mniej problemów, nie przejmuję, nie żyję tak jak mówisz, ani za bardzo przyszłością, nie mam pragnienia, żeby moje życie wyglądało jakoś, ani nie mam żalu do tego, co się wydarzyło. A żyjesz znacznie aktywniej, nie? To jest ciekawe, że tak? Tyle projektów przeprowadzasz, po prostu jesteś multikulti. Ale dzięki temu wewnętrznemu spokojowi mam 100 razy więcej energii do życia. I to jest hit, że jak zaczynamy mentalnie się odkręcać, to zyskujemy spokój ducha. I ten spokój ducha zaczyna powodować, że mamy więcej energii do działania. Tak. Mamy mniej negatywnych myśli. To jest niesamowite, jak działa to zarówno z pozycji ciała, jak i umysłu. Że to nie jest tak, że się znikąd nie wziął ten tekst, że w zdrowym ciele zdrowy duch. I teraz to też jest taki etap, że na początku ogarniamy ten mental, ale później jak nie zaczniesz ogarniać tak samo ciała, to nigdy nie wskoczysz na jeszcze wyższy poziom świadomości. Czy wiesz, no... Bo musisz mieć zdrowe ciało, musisz się dobrze odżywiać, tak. Musisz dbać o jakiś ruch, medytację i tak dalej, żeby jeszcze większy spokój wchodzić. Myślę, że problem jak gdyby z tym, z postrzeganiem tego, o czym ty teraz mówisz, wynika z tego, że bardzo często ludzie zabierają się najpierw za ciało, za to jest teraz life, kult ciała, to jest cool, modne, wiecie, bania poryta, nie? A tutaj po prostu Mexico City, nie? To jest tak jak na przykład dziewczyny, myślę, kobiety mnie rozumieją, odchudzanie. Jeżeli fundamentem do tego, żeby stracić wagę, czy zmienić siebie, swój wygląd,
jest to, że nas ludzie, że ci, nie wiem, ludzie hejtują, disują, że chcesz po prostu jakoś się przypodobać innym, no to to już na dzień dobry jest skazane na porażkę. No porażkę albo turbo hyper wspinaczkę mentalną. O Jezu. Czyli samo linczowanie. Dokładnie. I o Jezu. A jeżeli robisz to z fundamentu, po pierwsze dla siebie będę się fajniej czuła, zdrowiej w ogóle, nie jestem na znacznie mniej chorób narażona, jeżeli nie będę miała nadwagi. Po drugie lubię ten swój fit look, lubię w ogóle trenować, bo to jest fajny w ogóle fundament, że lubię trenować, lubię tą energię inną. Bardzo pełna energii, bo to mi dają treningi, no to w tym momencie to na pewno zagra, prędzej czy później, i to jest w ogóle inny format, to jest znacznie mniej wysiłkowe, kiedy zaświeciło, nic mi to nie daje, no dobra, ale są okulary. Więc ogólnie co? Fundament tego, co robimy, musi być właściwy i kolejność, bo mówię, jak zaczynamy dbać najpierw o... Dbamy o to, żeby odżywiać się w teorii dobrze i w ogóle to jest wszystko strasznie chwiejne. To jest, oczywiście, jak uda się ale to komuś utrzymać, to nie zmieni całości. To musi pójść razem z mentalem, bo zarówno sam mental nie pomoże ci, jak nie dbasz o siebie, bo jak masz chore ciało, nie, ja wiem teraz po sobie, jak jestem w tym projekcie Forma Życia, codziennie mi Miron katuje, no generalnie jest ciężko, ja codziennie gdzieś tam mam mniejszą, większą walkę ze sobą, to może walka złe słowo, ale bo już daję tym emocjom przestrzeń, już je akceptuję, już je rozumiem, że to przychodzi, ale generalnie mam dużo więcej negatywnych myśli niż jak byłem cały czas wypoczęty. I teraz jak zwykły Kowalski, który dopiero wchodzi w rozwój duchowy, ja sobie nie chcę wyobrażać, jak on nigdy nie dbał o ciało, dopiero wchodzi w rozwój duchowy, jaka tam musi być wewnętrzna wojna względem tego, że niby mam wiedzę, ale nie potrafię jej zastosować i samo linczowanie się, że co jest ze mną nie tak, skoro inni gdzieś tam potrafią, że można, że się da. O Jezus Maria. Dlatego najlepiej jest to robić równolegle, zacząć dbać ale o siebie. Ale nic na siłę. To jest taki fajny kolejny motyw, aspekt, nie? Że jak ja na siłę chciałam się, wiecie, ogarnąć, zmienić, bo tu, bo mistrzyni tańca, bizneswoman, tu, tego. W ogóle książkę zaczęłam pierwszą pisać, nie wiem, z 2 lata temu niecałe, nic nie szło, nie, bo na siłę. A potem był taki moment, że wydała pierdziele, to tak naprawdę już jest fajnie, jak jest. I to był pierwszy krok do takiego prawdziwego rozwoju, no. Że ja dałam sobie przestrzeń i dystans. I to spowodowało, że te rzeczy, ta cała wiedza... Koniec samolinczowania się, że mogłam napisać, tak. Nie zrobiłam. Mogłam, nie zrobiłam. Samolinczowanie. Obniża to energetykę w ciele i zaczynasz myśleć, że musisz walczyć, zamiast to, a to może płynąć. To jest nieprawdopodobne. I to jest właśnie to, co ja czułam, zanim zaczęłam się tak fajnie rozwijać, taki wewnętrzny mobbing bym to nazwała. Wewnętrzny mobbing, nie dość, że ja sama sobie cały czas robiłam mobbing odnośnie wszystkiego, wyglądu, poziomu edukacji, że nie skończyłam studiów wyższych, że nie wiem, że mam dysleksję, dysortografię, różne jakieś takie, wiecie, pierdoły sobie wrzucałam cały czas. I potem jeszcze ludzi dookoła odbierałam, że oni też stosują mobbing. Może oni tego wcale nie robili, ale ja byłam na takim vibe, że dla mnie wszystko było mobbingiem, nie? No mogłeś mi powiedzieć cześć i ja bym sobie już pomyślała, że... Ha, coś mi tam, wiesz... On pewnie widzi, że wyglądam, przytułam 2 kilo czy coś. No to jest generalnie, jak człowiek jest nieświadomy, to sobie wkręci jakąś interpretację, to jest jak filtr w aparacie. I nie uwierzy. Tak, i teraz możesz sobie wrzucić, jaki chcesz. I zazwyczaj ludzie nieświadomie wybierają sobie ten negatywny. No i jest tak, że wrzucasz sobie ten filtr i on idzie na wszystkie obszary twojego życia. Czyli jak sobie wkręcisz na przykład, że, nie wiem, ludzie ci zazdroszczą, to ty widzisz tą zazdrość wszędzie, u każdego, nie? Tak. To nawet możesz sobie, nie, u swojego psa widzisz, że on ci zazdrości tego, że nie wiem, że ty jesz 3 razy dziennie, a on dostaje raz dziennie. To jest śmieszne, ale poważnie, ja jeszcze pamiętam to, bo ja staram się nie zapominać takich rzeczy, bo szybko się przyzwyczajamy do dobrego. Wiadomo, że potem troszeczkę może odbijać. Ja lubię sobie przypominać te takie aspekty, jak byłam jeszcze nieogarnięta, tym bardziej, że jak pracuję z ludźmi, to wiem, że się łatwiej jest im wtedy utożsamić z tym, że z każdego bagna, rynsztoka takiego emocjonalnego, które sobie sami tworzymy, można wyjść na fajne, naprawdę życie fajnego człowieka, luźnego w ogóle, nie? Luźnego takiego. No dokładnie, no i potem jak już zaczynamy lecieć na flow, już zaczynamy to wszystko rozumieć, to nagle się sprawy biznesowe zaczynają poprawiać. I teraz dlaczego? Bo poznajemy fajniejszych ludzi, bo mamy większy dystans, mamy więcej energii do tego, żeby działać, mniej się boimy. I teraz myślę, że głównym motywem
który blokuje ludzi przed działaniem, czyli przed realizowaniem swoich wizji, pasji, zwolnieniem się z ohydnej i znienawidzonej pracy, jest to, że się boją. Po prostu się boją albo wstydzą robić to, co, że są niegotowi, jeszcze nie czas, nie mam tyle kwalifikacji do tego wszystkiego, żeby zacząć. Ten cały bullshit, który sobie wszyscy wrzucają do bani. I teraz, kochani, jak mieliście jakieś takie ten negatywny self-talk, który wam wasze ego kochane papla do głów, napiszcie, jakie argumenty wam ego wyrzucało, że to nie jest ten moment. Bo każdy ma inny tekst, ale ja pamiętam na samym początku, jak zanim się zdecydowałem, że będę mentorem, że będę się dzielił wiedzą i tak dalej, to ja pamiętam, że moim takim największym bojączkiem było to, że co powiedzą inni. Opinia, nie? Ta, że czy ja się nie ośmieszę. I że ona cię definiuje. Czy ja się nie skompromituję. I tu nie zapomnę tekstu, który też mi się zaprogramował, dzięki Bogu, w głowie na tamten czas. To, że Dawid, rób to, co kochasz, nie robisz tego dla innych. Jeżeli pomożesz chociaż jednej osobie, to git majonez. I to mi mama tak w ogóle powiedziała, to był tekst od mojej mamy, Putin. Że... I teraz widzisz, gdybym nie miał tego wewnętrznego, też pozytywnego self-talku dzięki bombardowaniu się wiedzą z zakresu rozwoju osobistego i duchowego, mm-hmm. i gdybym ja się w tym momencie nie przełamał i gdybym ja nie zaczął pisać książek, nie zaczął mi się dzielić tą wiedzą, ja nie chcę wiedzieć, jakby to moje życie wyglądało. I zobacz, że taki delikatny moment w życiu, gdzie stoisz w rozkroku i nie wiesz, czy zacząć tak. robić to, co kochasz i to, co czujesz, jakbym poszedł w stronę nie, Boże Święty, jak dużo bym stracił takich fajnych, pięknych, wspaniałych momentów w swoim życiu. W ogóle jak teraz jedziemy tutaj, to ja lubię metafory, ja uwielbiam w ogóle metafory. Także ja tu się pokuszę taką metaforę, że jedziemy sobie po Śląsku. No generalnie umówmy się, że Śląsk to nie jest najpiękniejsze miejsce na ziemi, tak? Nie będziemy się czarować. Familoki, zanieczyszczenie. Vibe na ulicach, tak. Level pro hard. Słuchajcie, ale jak jedziemy w słoneczną pogodę, wiecie, świeci mi tu słoneczko, zielono, naturka, sobie tutaj coś rośnie, to powiem wam, że odbiór tego miejsca jest szalenie pozytywny, jest bardzo fajnie i ja nie mam w ogóle nawet myśli w głowie w tym momencie, że o Jezu, jak ja bym chciała mieszkać w LA, albo w Hiszpanii, albo nie wiem, gdzieś jest, bo mi tu jest fajnie, nawet mi to nie przychodzi do głowy i rozwój duchowy dla mnie jest słoneczkiem, wiesz? Takim słoneczkiem, że nawet na Śląsku może być pięknie. Tak, no bo to jest to, że ludzie, którzy mają wyobrażenia, że gdzieś jest fajnie, tak naprawdę są zakładnikami emocji pragnienia. Mhm. Pragną i te pragnienie sprawia, że im się wydaje, że będzie lepiej niż jest tak. gdzieś. Uzależniając się od czegoś, nie? Tak, i teraz tak samo jak kupili sobie ciuch, za 2 tygodnie już się nie podoba. Kupili sobie telefon, za 0,5 roku już wyszedł nowszy. Zaczynają gdzieś mieszkać, okazuje się, że tam są wszędzie te same mm-hmm. problemy. Teraz fajny jest taki myk, bo byłem na Filipinach i tam polska rodzina miała swój hotel. I to, jakie oni tam mieli jazdy między sobą, a mieszkali, wiesz, w raju, tak? No. Byli w raju, mieli hotel wartości, strzelam, około 5-10 milionów na złotówki na totalnym wypizdowie na Filipinach. I można by sobie rzec, stworzyli sobie raj, prowadzą sobie hotelik. Życie marzy de facto, nie? Co więcej chcieć? No. A tam, wiesz, syn do matki, wiesz, zamknij mordę, co się drzesz, ojciec, Jezus Maria. I wiesz, ja tak z boku sobie tego słucham i to jest taki idealny, jest niby, fundament, nie? Jak nie ma rozwoju duchowego, dokładnie. To możesz być w Rolls Royce'ie. Tak. Na Bali i dalej będziesz zryty, jak jesteś teraz zryty. No taki typowy motyw, nie? Ludzie jadą na wakacje, zbierają cały rok, jadą, położą się na plaży i kurde, jak gorąco. Jezus Maria. Albo dzieci mordy drzeją. Tak, albo co tak wieje od tego morza. Zimna woda w morzu, tak? Niesmaczny ten all inclusive. I teraz najlepszy przykład, jeżeli ktoś wątpi z was, że bylibyście w Rolls Royce, mielibyście 100 milionów na swoim koncie, bardzo prosty przykład, gdzie udowodnię każdemu, że i tak byście byli zryci, i tak byście byli nieszczęśliwi. Bierzemy jakiegoś murzynka Bambo z Afryki, który nie ma co jeść, strzelają do niego na co dzień, wrzucamy go na wasze miejsce. Mm-hmm. Jest w raju. W Polsce, gdzie nikt cię nie szarpie za koszulkę, gdzie pracę sobie znajdujesz tak, wolność, masz nieograniczone możliwości. Kobiety mogą chodzić do szkoły. I tak dalej. Jest generalnie, on w sekundzie jest w raju. Mm-hmm. Top, no. Tak, i teraz dla nas, czy dla was może być takim samym przeskokiem, jak macie Rollsa, swoją wyspę i helikoptery.
I to jest mniej więcej ten sam, myślę, przeskok z takiej totalnie biednej, zagłodzonej Afryki na taką Polskę i z takiej Polski na taką abstrakcję bogaczy. I teraz tak samo, jak możesz być nieszczęśliwy, tu będziesz tam, jak sam jesteś poryty. Nie zmienią tego pieniądze. W 5 sekund się do tego przyzwyczaisz. Dlatego fundamentem jest rozwój duchowy, żeby niezależnie w jakim miejscu jesteś w swoim życiu, być szczęśliwym, być tu i teraz. Znaczy kasa jest ważna jak najbardziej, a dla mnie fajnie, kiedy to jest czynnik, ale w innym kontekście, nie? W ogóle uboczny czynnik, że uprawiasz swoją pasję, pomagasz ludziom i z tego zarabiasz. Super, ale jak żyjesz dla samego zarabiania, to prędzej czy później po albo prostu... Albo wizji, że będziesz szczęśliwy, jak masz więcej. Jak to jest pragnienie. Tak. Że tak naprawdę musisz mieć tamto, bo to się nigdy, tak. To nigdy nie ma końca, bo im więcej zarabiasz, tym więcej fanaberycznych pomysłów jest. Nie? Dokładnie. No i to jest standard, także całe życie możemy gonić tego kota za ogon i wiesz, dlaczego kot się goni za ogonek, że najbardziej części psy to robią i nigdy nie dotrzesz do celu, nigdy nie zaspokoisz pragnienia, bo pragnienie jest emocją, która jest niewyczerpalna, tak. Można by rzec, to całe życie dokładnie. Możesz cisnąć wokół. Dokładnie, ale jeszcze też bardzo fajny motyw jest taki, ja to sobie gdzieś tam odkryłam, wiesz, że my lubimy przebywać z osobami pozytywnymi, atrakcyjnymi, tak. Bezproblemowymi i teraz... Które żeby, dają nam energię. Tak, nie? I żeby z takimi osobami przebywać, sami tacy się musimy stać, bo często doświadczam ludzi, wiesz, którzy są tacy strasznie negatywni, narzekają i w ogóle, i potem na przykład był taki tekst, a czemu nie chcesz iść ze mną na obiad? I ja już szczerze mówiłam, wiesz co, no... Generalnie to ten obiad będzie bardziej męczący niż jakikolwiek pozytywnie na mnie wpływał. Znaczy, o czym mówię, że pozytywne energie, one ze sobą rezonują, więc jeżeli chcemy przebywać wśród ludzi, którzy mają trochę wyższą wibrację, są bardziej pozytywni, uśmiechnięci, to musimy się sami tacy stać. I tu jest taki właśnie, no, że to się otwierają drzwi na, ja nie wiem, jak wyglądają szkolenia z relacji, związków, jak poderwać kobietę, ale wszystko generalnie sprowadza się do tego, że jak sam jesteś nieogarem, no to będziesz nieogarów na poziomie nieogarów, no i taka jest prawda, także to jest też dobry motyw. Rozejrzyjcie się wokół siebie, z jakich macie znajomych, z kim spędzacie czas, tak. I to będzie wasze lustro. I nie bójcie się selekcji, tak. Nie bójcie się potem selekcji na zasadzie, że ja swego czasu zrobiłam taki cut down totalnie, odcięłam. No, ja to samo, ludzi, no. Którzy byli dla mnie toksyczni, w sensie, ja nie mówię, że oni byli źli, oni dla mnie, to jest fajne słowo, dla wysysali mnie wysysali energię toksyczni, po prostu. Toksyczni, negatywni. Ja sobie nie radziłam jak gdyby z tą relacją z nimi i na dany moment to, co mogłam zrobić, to po prostu wyciąć w pień pewne relacje, bez żadnej spiny, na ludzi po prostu uciąć kontakt i jak gdyby zacząć się siebie zbudować na nowo, tak? Ja i mój partner, zresztą Roman, zaczęliśmy od rozwoju siebie rozwijać i co jest najśmieszniejsze, że ja gdzieś tam w ogóle już do tej relacji nie wróciłam z tymi ludźmi, ale tyle nowych w ogóle znajomych poznałam i to tak... Naturalnie. No, totalnie. Bez ciśnienia, ciebie bez parcia. Ciebie to w ogóle przypadkiem de facto, no ale... Nie ma przypadków. Przypadki tak. Nie istnieją. No, ale to jest niesamowite, że jak my wzrastamy, to... Zaczynamy coraz to na wyższych poziomach świadomości poznawać ludzi. Także tu jest taki dla was lifehack, że jeżeli chcecie naprawdę mieć wspaniałych znajomych, to zacznijcie od siebie. Tak. I wytnijcie ucinamy, to, co jest ucinamy negatywne. Wszystkie relacje, które są toksyczne, bez w ogóle żadnego pardonu. Nawet jeżeli to jest wasz facet. Nie ma to znaczenia, kobieta. Kto to jest. Jeżeli jest toksycznie, to trzeba odciąć. Często no. Te najtrudniejsze decyzje, które w pewnym momencie, bo my się szybko przyzwyczajamy i my jak gdyby nie lubimy zmian, jako gatunek, jako ludzie, nie? My nam ciepła dupka jest fajnie. Nie lubimy poza strefą komfortu. I rozwój osobisty daje nam właśnie tą odwagę do tego, żeby wychodzić poza strefę komfortu i żeby funkcjonować poza tą strefą komfortu. Ale teraz hit jest taki, że na początku trzeba tam coś przewalczyć. A później, jak już następnym krokiem jest fajne, jest to, że już nawet nie trzeba walczyć. Po prostu tak, przekraczanie tej strefy komfortu dokładnie. Jest jak wstanie rano, umycie zębów. Ale to jest później. Najpierw tak. Się trzeba trochę poboksować. Zawsze ten pierwszy krok jest najtrudniejszy. Tak. To jest naprawdę walka samym ze sobą, nie? Na początku trzeba trochę pocisnąć, ale jak już się uda na tyle samemu ze sobą się przeorać różne rzeczy i się pokona tu na przykład te relacje, tu się pokona, odważysz się nagrać pierwszy film na YouTube, odważysz się rzucić ohydną pracę. Jak już pójdą te pierwsze kroki, to już się zaczyna jazda z górki i już zaczynasz rozumieć mechanizm, że to wcale nie było takie straszne, dokładnie. Jak mi się wydawało. Dokładnie. Bo większość ludzi ma ten obraz, jaki to nie jest straszne wszystko. Tak. A w rzeczywistości to się okazuje dużo, dużo, dużo prostsze, jak pokonamy ten strach.
Teraz ile razy było tak, że właśnie malowaliśmy tego diabła, że on będzie taki straszny. A zaczynasz coś robić i nagle się okazuje, kurde, to było spoko, nie? W sumie bezproblemowe. A z perspektywy czasu to sobie w ogóle myślisz, kurde, szkoda, że tak późno, nie? Tak. Ale na wszystko jest czas i to nie jest tak, momencie. Że z buta wjeżdżasz od razu, bo to się łatwo mówi osobom, które już ogarnęły. Taki fajny cytat jest, nie? Że wszystko przychodzi do nas we właściwym czasie. Tak jest, ale teraz patrząc z perspektywy czasu, marzy mi się to, żeby poznać tą wiedzę wcześniej, bo ja wierzę w to, że byłem na nią gotowy wcześniej, gdybym poznał odpowiednich ludzi. I teraz tu jest to, że jak nie mamy świadomości, że istnieje inny świat niż ten zwykły, tak. Przeciętny, szarobury i tak dalej, to my po prostu o tym nie wiemy, że jest coś innego. No. I gdybym wcześniej miał okazję, żeby poznać tą wiedzę rozwoju osobistego, duchowego, no to ja nie chcę sobie, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić... Szczerze, może byś tego tak nie cenił. Fajnie, że ty masz taki influence teraz na wielu młodych ludzi. To jest mega super, bo ty na przykład myślę, że wychowujesz młodych ludzi bardziej niż szkoły. No trochę tak jest, no. Pozdro wszyscy szkoły obsesji doskonałości. I zarażasz i to jest super. I ja myślę, że to fajnie, że to się wydarzyło w tym momencie twojego życia, bo ty wiesz, że to nie przyszło łatwo. Ty na maksa cenisz tą wiedzę, to jest najważniejsza rzecz dla ciebie i znam cię prywatnie bardzo blisko i wiem, że ty na maksa wierzysz w tą wiedzę, bo mówmy się, że świat jest na chwilę obecną generalnie self-development, tak to ładnie nazwijmy, coaching jest mega modny i na czasie, ale myślę, że to co ty robisz, to jest coś znacznie głębszego, nie? To jest dobre pytanie. Ciekawe, kiedy to... Czekaj, to jest no, dobry motyw. Ewa? Ciekawe, kiedy jest to toksyczne, a kiedy ten ktoś to lustro. I teraz... Good question. Good. No i właśnie to jest kwestia tego... W zależności, co czujesz. Raz i jak dobrze się znasz, nie? Bo patrz, jak czujesz ty niechęć i odrazę do innych, wtedy mówimy o lustrze. Mm-hmm. Jeżeli ty masz inner peace, a po prostu nie chcesz z kimś przebywać, no to... I rozumiesz, że jego poziom świadomości, czy jego energia jest wysysająca i robisz to z wyższego poziomu świadomości, wtedy nie ma motywu o lustrze, bo lustro działa wtedy, kiedy my hejtujemy i mówimy o hejterze. Ja bym w ogóle to zrobiła prościej. Jak masz tak, że... przykład, nie mówię, że tak jest u ciebie. Jak masz tak, że już coś nie halo, po prostu z kimś jesteś, czy tam w pracy, czy coś, już jest coś zgrzyta, to ja już bym odcinała. Ja bym się na razie nie zastanawiała nad przyczyną, traciła czas, tylko ja bym już to po prostu odcinała, a potem z czasem ja myślę, że to gdzieś samo przyjdzie, bo same zadawanie sobie pytań jest bardzo często tak naprawdę odpowiedzią po jakimś czasie. U mnie na przykład tak było, że ja najpierw szukałam na siłę tej odpowiedzi, a potem po prostu zadawałam sobie pytanie i odpuszczałam, czyli czy ta osoba jest dla mnie toksyczna. Nie wiem, jejku, dobra, może ograniczę kontakt i zobaczę, co się będzie działo. Tyle. No i ja po czasie... Ja bym to uprościła na maksa. I po czasie, wiesz, jak gdyby sobie rewidujesz to, czy to ze mną był problem, czy mi realnie ulżyło, nie? Wow, tydzień przerwy i ja jestem po prostu jak młody Bóg, nie? Albo na przykład tydzień przerwy i dalej to samo, nie? I już masz odpowiedź, czy to było w tobie, czy to było na zewnątrz, ale zazwyczaj to w nas. No, zazwyczaj to jest bo jak nas. Jesteś takim mega, mega, wiesz, Avengerem, to nawet jak jest ktoś na maksa zarąbany obok ciebie, to ty i tak potrafisz i tak sobie go akceptujesz, wytłumaczyć, przytulasz go tak, mentalnie, tak. Sobie myślisz, pewnie doświadczenia te, no dobra, nie chcę z nim za bardzo przebywać, czy tam spędzać czas, ale nie hejtujesz, wiesz o co chodzi, jest tak luźno. Także mówię, dystans, przerwa ten i ogarniesz situation, nie? O, dokładnie. No fajne pytanie, fajnie podałeś. No, generalnie widzisz, tutaj są na wyższych poziomach, nie? Już lustra tego. Tu mamy co? Jeszcze jedno, mam ogólny dorapis. Muszę tam, nie będę czytał jak jadę. No i co? I mamy obszary. Pomówiliśmy o biznesie, o zdrowiu, troszkę o związkach. O sporcie. O sporcie teraz można powiedzieć fajne motywy. To jest niesamowite, że przed etapem rozwoju u mnie, to mnie się wydawało, że wszyscy mają łatwiej, że wszyscy mają lepszych trenerów, że wszyscy mają więcej pieniędzy, że wszyscy mają lepszych partnerów, bo u nas się tańczy w parach. Czyli, że generalnie u wszystkich jest super, a u mnie tylko jest beznadzieja. To było niesamowite i ja się czułam tak strasznie nieszczęśliwa, tak pokrzywdzona przez ten los, a tak naprawdę nie było, tylko ja sobie cały czas kręcałam.
Więc tutaj tak naprawdę chyba od tego się wszystko zaczęło, że ja dosięgnęłam takiego momentu. Ja uwielbiam tańczyć. Ja kocham od zawsze, kiedy pamiętam tańczyć. Potem już robiłam to zawodowo, zaczęłam pracować z ludźmi i przy taki czas, że ja się, jak to się mówi, wypaliłam. I ja stanęłam na takim rozdrożu, sobie myślałam, no i co, to rzucić teraz? No już mi to nie daje frajdy, bardziej się z tym męczę, użeram. To jest bardzo trudne dla mnie, ludzie mnie wykańczają w tym zawodzie, w tym sporcie. Trenowanie jest bardzo trudne. No i tutaj, no i co dalej? I ja pamiętam, że wtedy sobie zaczęłam coś tam googlować i jakoś przez przypadek w ogóle wleciał mi ten Brian Tracy. I ja poszłam do księgarni i od razu zarąbałam, to była taka pierwsza inwestycja, wiecie, w moim życiu, że tak powiem, w mój rozwój. Ja zarąbałam was 8 czy 7 książek. I to nie było na tej zasadzie, ja przyszłam do domu, że ja je na przykład od razu... Aha, ja już wiem, ja znalazłam fragment jego audiobooka na YouTubie. No, no. Mi się tak spodobało, że ja wziąłam te książki, a nigdy nic w życiu nie przeczytałam. To był hit, nie żadnej lektury w szkole. Ale twardo wzięłam te 8 książek, poszliśmy z Romanem do księgarni, przyszłam do domu i ja zaczęłam nie, że je czytać, ja je studiowałam. Ja do dzisiaj mam te książki i ja to pokazuję z ludźmi, którymi pracuję, jak tam jest pozakreślane, pytania moje są pisane, w ogóle jak ćwiczenia to wygląda w szkole. I jak ja to zrobiłam, to ja podjęłam decyzję, że to ze mną jest problem, w sensie, że to ja się muszę ogarnąć, jeżeli cokolwiek chcę osiągnąć. I to był taki huge step milowy naprawdę w moim życiu, że te zmiany muszą zajść we mnie i ja się muszę zacząć samoedukować. No, no i to było takie ta-da. No, a teraz jak ja patrzę i teraz sobie pomyślę, jak ja byłem wyczynowym sportowcem, Jesus Christ, nie? Wkurzanie się, obwinianie innych, obwinianie siebie, wstyd jak przegrałem. Jezu, tam były wszystkie te najniższe poziomy. Ciężko profesjonalizm tak naprawdę. Depresja po jakiejś większej porażce, cały czas samolinczowanie, mniejsze, większe, ale cały czas sobie sam dawałem po pysku i ja myślę, że tu jest mi najbliżej teraz, przynajmniej pamięcią, jak ludzie mają w normalnym życiu. Ja miałem chyba tak właśnie w sporcie, że wtedy było bardzo dużo samolinczowania, żalu, ale ty siebie czy na przykład jeszcze wszystkich dookoła, że wiesz, że na zależy jaki kontekst. Ojciec ci zepsuł humor, bo się do ciebie odezwał. Tak, czyli to, u mnie to działało w dwie strony, czyli było w myśle 50-50, czy to obwiniałem sędziego, czy przeciwnika, że był chamem, czy prostakiem, wiatr. Czy tak, wszystko leciało. Nike słabo leżało. I teraz jak ja patrzę w ogóle teraz z tym dystansem, z tą całą wiedzą, którą mam, to ja się zachowywałem jak... Nie wiem, jak małpa, jak pies, wiesz, nieświadomość totalna, no. I agresja totalna, no nie, no to jest coś nieprawdopodobnego, że tam nie było w ogóle świadomości. Zero, nul. I tak hit, że byłem kilkunastokrotnym mistrzem Polski w tym wszystkim, to jest dla mnie absurd, nie? Talent, to się nazywa. No, a teraz sobie wyobrazić to, żeby do tego dołożyć świadomy rozwój. Spokój wewnętrzny, poukładana rodzina, fajne relacje w domu. Byłbym 1000 razy lepszym sportowcem, gdybym miał ten spokój ducha i ten fajny flow do samodoskonalenia. Ciekawa jestem, czy się ze mną zgodzisz. Ja uważam, że do pewnego momentu w sporcie takim, nawet zawodowym, wyczynowym, można się tak napieprzać sam ze sobą. Można jak najbardziej. To jest przerąbane, doświadczyłam, ale można, nawet można osiągać sukcesy. Ale jak się tak serio chce zostać, jak ty ładnie w obsesji doskonałości pisałeś, że zapisać się na kartach historii, tak. Stać się takim przetopem, jak ty często mówisz właśnie, przetop w swojej dziedzinie, to musi ruszyć ten rozwój. Nawet, ja nie mówię, że całkowicie, ale w pewnych aspektach, z tego względu, że ty nie jesteś w stanie sam ze sobą. Osoba nieogarnięta nie jest w stanie wytrzymać sama ze sobą kilku minut, bo ma tam taki szał w głowie, taki rollercoaster, że zrobienie treningu, czy na przykład jakiegoś mega produktywnego treningu, bo jeżeli na przykład wiesz, jesteś. Masz problemy w domu z chłopem, idziesz na trening. Sam dramat. Ze sobą, już nawet tyle, tak? Po prostu wiesz, masz problem, że nie wiem, że skarpetki sobie takie dobrałeś, albo u nas w tańcach, że nie wiem, że nie tą sukienkę sobie założyłeś i źle wyglądasz, grubo w rozrzucie. No a teraz mogę dać fajny tip, jak to teraz u mnie wygląda. Wychodzę sobie, bo jest ta forma życia, wychodzę sobie na siłownię, tam sobie wklejam tryb, dobra, gladiatora pełnej walki. Po treningu pełny spokój, medytacja.
przychodzi do mnie, zwraca się na mnie Sara, mi na kolana, wchodzę w miłość. Master Dance Patrick jest. Swayze. Bo wiesz, nie wiecie, jak Dawid tańczy w zarobiście. Jak dziki kocur. I teraz jak wchodzę w świat biznesu, to znowu logika, poukładanie tego, żeby wszystko optymalizować, outsourcing i tak dalej. I teraz gdy zaczynamy serio ogarniać rozwój duchowy, otwiera to drzwi do poukładania sobie całego życia. To jest nieprawdopodobne, że można być szczęśliwym, można zarabiać, można wieść życie marzeń, bo już wtedy rozumiemy, że co ja sobie nie wyobrażę, mogę wcielać w rzeczywistość, ale nic z tego nie wydarzyłoby się, gdybym nie zapanował nad sobą. Nic. Mogę skończyć z tym sportem? Oczywiście. Bo to ważne. Dawaj. Produktywność na treningach. Do tego dążyłam, że w pewnym momencie nie wystarczy, że my po prostu trenujemy, że my po prostu przychodzimy i robimy raz dziennie trening, jesteśmy jak dobry żołnierz. Potem my już musimy spełniać pewne oczekiwania względem tych treningów, musimy je cisnąć, żeby one były produktywne, żeby móc po każdym treningu ze satysfakcją powiedzieć, karty, no. Że okej, okay, done, ta rzecz zrobiona, zadanie zrobione, dostajecie od trenera uwagę i wy ją potrzebujecie jak najszybciej zrobić, bo kariera sportowca nie trwa całe życie, mamy określony czas i chcemy po prostu jak najszybciej się rozwijać. I ja myślę, że w moim przypadku i tak obserwuję w ogóle ludzi, też jak rozmawiałam z Romanem, że rozwój powoduje, że ty potrafisz się sfokusować na zadaniu na treningu, na zadaniu na turnieju, a nie, że te wszystkie pierdoły zaprzątają tobie głowę. I ja to też obserwuję właśnie tancerzy, z którymi współpracują, zawodników, że jak oni są jeszcze tutaj rozwaleni strasznie, jak ja byłam rozwalona strasznie tamte 5-8 lat temu, to zrobienie treningu, to sam trening może takie meritum z 4 godzin, które spędzałam na site, było 10 minut. Wartościowe. Że ja się potrafiłam skupić na zadaniu, nie? Tak. Dopiero skupić na zadaniu. I to jest właśnie problem, że jest wasting time po prostu na maksa. Na maksa. Na wiesz, interpretolandię, na to, że o Jezu, dzisiaj deszcz, tak mi się nie chce. I ludzie potrafią pół godziny się zbierać do tego, żeby założyć buty, bo deszcz na przykład, nie? I to nie jest tak, że im się nie chce. To nie jest tak, że taki zawodnik... To jest po prostu mindset nieświadomego amatora. Dokładnie. I nie potrafi być w ogóle produktywny. I teraz jak jest tak, jak wchodzi taka nowa świadomość, jak wchodzi taka furtka, się otwiera z tym wszystkim, że to jest w sumie tak naprawdę logiczne, że rozumiemy te mechanizmy, dlaczego to nam się myśli, że te myśli same sobie latają, że to są wszystko tak naprawdę interpretacje, wszystko sobie po prostu jest, to przestajemy tak naprawdę wzruszać się tym wszystkim dookoła, tylko koncentrować się na tym, co chcemy, na konkrecie, rozumiecie? Konkret, robota, pum, pum, pum. I ja, jak to sobie poukładałam, to nagle wchodziłam na trening, ja trenowałam w ogóle 2 razy dziennie, pamiętam, że to był dla mnie hit, żeby w ogóle trenować 2 razy dziennie, nie? Wieczorem i rano, czy rano i wieczorem. Jeszcze na przykład chodziliśmy do Dawida na FTC na motorykę, 3 treningi dziennie. I bez problemu, bo ja wchodziłam na godzinę z full mindsetem, to, nic innego nie zaprzątało mną głowy. I też na przykład jak szłam na relaksację, robiłam sobie odpoczynek, no to też nie to, że ja się kładłam w jacksie czy tam na masażu i dalej naparzała mi głowę, Jezu, czy ty wygrasz, czy przegrasz na tym turnieju, a tego nie ogarnęłaś, a tutaj czy kasy wystarczy, tylko wiesz, to było bardziej na etapie, że full relaks. Ja normalnie czułam, jak ona te paluszki w te moje mięśnie, ten łokieć w tyłek, rozbija mi to wszystko. Nie, no pełne doświadczenie tu i teraz i mówię, umiejętność koncentrowania się na konkretach. Tak, ale to już jest wyższy level. Też pamiętam, jak byłem tenisistą, ja po prostu odbijałem kartę na treningach. Przychodziłem, zrobiłem trening do domu. Ciaki. To nie było tak, że każde uderzenie, każda sekunda to było, że był doskonalej. Po prostu odbijanie karty i no i to jest to, że jak nie mamy świadomości, że są różne stany świadomości, że można koncentrację w różne obszary wkładać, to można powiedzieć, że jak się jest nieświadomym, to jest tak, jakbyś był warzywem, no i po prostu warzywo na treningu, warzywo na w życiu, nie? Tak. I to, co zostało zakodowane tak. Temu warzywkowi, czy warzywku do główki, tak one funkcjonuje przez życie. Mhm. A jak zyskujemy świadomość, to nagle się okazuje, że o kurczę, to ja mogę doskonale się regenerować, doskonale trenować. Wszystko może być doskonale. Wszystko zajmuje mniej czasu w ogóle, nie? No po prostu optymalizacja sportu, życia, nawet to, że kładziesz się spać i ty śpisz, a nie, że kładziesz się spać, a to nie tylko sportowcy mówią, to mają wszyscy, że wszyscy, większość ludzi, która, że tak powiem, się nie chce rozwijać w pewnych sferach, że kładzie się do łóżka i pół nocy nie może zasnąć, bo żyje jakąś sytuacją, nawet rekordziści chyba sprzed 10-20 lat, nie?
No. I to jest, ludzie tak codziennie potrafią mieć. Ja tak w ogóle miałam bardzo długo, że ja nie lubiłam chodzić spać, na przykład zawsze telewizor u mnie grał, bo mi te myśli tak szalały i te nie takie pozytywne, zawsze kurczę te najgorsze. Zawsze przed zaśnięciem to ego tak leciało, po prostu wszystkie kataklizmy, plagi egipskie w mojej głowie. Ja sobie przypominam. Ja się budziłam bardziej zmęczona niż wypoczęta. I fajne jest to, jak wierzysz we wszystkie te myśli, nie? I teraz jak człowiek nieświadomy nie wie, że one się same myślą, no. I my zwracamy na nie uwagę, my się w nie angażujemy. Odpinasz to jest, się, to nie? Jest tak, jakbyś przeżywał horror. To jest tak, jakbyś cały czas oglądał horrory w telewizji. Siedział w Netflixie. Tak, i wiesz, byś wierzył w to, co się w tym filmie gra. Tak. I ludzie tak mają. W każdą negatywną myśl, rozkopywanie w przeszłości. Boże święty, że jeszcze to nie jest powszechne, że myśli się same myślą, że to są wszystko filmy. Interpretacje. Ale że jedną sytuację możesz widzieć na milion sposobów, nie? I każdy ma prawo ją widzieć na milion sposobów. Dokładnie. To jest niesamowite w ogóle, że kochani, takiej wiedzy nie ma w ogóle dostępnej. Ona jest ogólnodostępna, ale generalnie to jest trochę podana tak trudno, herezja, też, że czary, nie? Gdzie ja myślę, że gdzieś za 10-20 lat, bo wszystko się dzieje z opóźnieniem, no chyba, że Apple to wprowadzi, bo oni są dosyć innowacyjni. Nowa apka rozwoju osobistego. Natomiast no, dla mnie by było w ogóle super, gdyby to było w szkole, bo nastolatki się bardzo, że tak powiem, ze sobą naparzają odnośnie kompleksów, odnośnie w ogóle, że tam finansowe to nierówności są na przykład, albo jakieś tam swoje problemy, typu ja na przykład miałam takie, że ta dyslekcja, dysortografia, słabo czytam, piszę książkę, napisałam, nie? Ale w szkole się martwiłam, że nie znam do następnej klasy, bo słabo pisałam. No i to są takie rzeczy, które nas w tym najbardziej takim podatnym momencie w szkole niesamowicie kształtują. I teraz na całe szczęście, bo już miałam takie zapędy, że mnie to tak, ja tak dostałam wpierdziel mentalny, nie fizyczny, psychicznie, sama siebie plus do tego ludzie, bo ja byłam bardzo ambitna, że ja byłam bardzo bliska, żeby wyrosnąć na taką arcysukę, ale na taką arcysukę, jakiej świat nie widział. Ja już miałam takie zaczątki takiej wredoty, takiego chamstwa, takiego naprawdę no mega, mega niemiła dla ludzi, niemiła dla świata, bo życie mnie doświadczyło. Wiesz o co chodzi, na tej zasadzie. Na szczęście dzięki temu rozwojowi wiele rzeczy się we mnie odkręciło, ja zrozumiałam skąd to się u mnie brało. No i fajnie by było, gdyby wiesz, w szkole można było jednak bardziej tych ludzi gdzieś tam kierunkować na te pozytywne aspekty życia, nie? Na te fajne, na to, żeby się akceptować, lubić. No bo to kochani, w ogóle możecie dać znaka, czy wyobrażacie sobie, żebyście mieli na takich nauczycieli w szkole i takie lekcje z samokontroli emocji, myśli, poziomu świadomości Hawkinsa. Wyobraźcie sobie, żeby takich rzeczy się uczyć. Marketingu, biznesu, wiesz, no rzeczy, które Boże Święty są podstawą w dzisiejszym świecie. No coś nieprawdopodobnego. Ale kochani, nie ma tego złego. Nie ma. W tą niedzielę o godzinie 20:00 zupełnie darmowy live. Oj, będzie się działo. Będzie grubo. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na to wydarzenie. Podzielimy się tam grubo wiedzą z zakresu właśnie rozwoju duchowego, jaki to miało impact na nasze życie w obszarze biznesu, relacji, samorealizacji, szczęścia, zdrowia i w aspektach masę, też sportowych. Masę inspiracji. Naprawdę, jak siedliśmy z Dawidem, do tego zaczęliśmy rozmawiać w ogóle, jakie aspekty chcemy poruszać, no to szczerze, gdybym dostała ten know-how jakieś 10 lat temu, to ile mniej nieprzespanych nocy. Ale w ogóle chillu, luzu, realizacji marzeń, wszystko szybciej, fajniej. Tego każdemu życzę, świętego spokoju, bo stąd się zaczyna wszystko. Jak masz święty spokój, dystans, luz, nagle otwierają się przed tobą drzwi do osiągania rzeczy niemożliwych. Fajniejsi ludzie, same życie zaczyna nam samo rzucać fajne płyniesz pomysły, ludzi. Płyniesz sobie z prądem, ludzi. Nie masz problemu, nie? Żeby gdzieś tam coś mocniej, ten, no jest fajnie po prostu. Dlatego zapraszamy Was serdecznie, kochani. Dajcie znaka, czy wpadniecie, czy będziecie na to wydarzenie specjalnie. Będziemy ostro w hotelu Marriott. Także jeszcze raz, godzina 20, niedziela, teraz zapraszam. 13 września. Zapraszam. No, także ściskamy Was. Ciao. Do zobaczenia, buziaczki.